Dzień dobry, witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Oglądam Max TV Go. Wykupiłem sobie abonament i oczywiście przy okazji oglądania będę czynił małe co nieco. Musicie mi wybaczyć. Bawimy się, produkujemy, nie dajemy zarobić Państwu za dużo. Proszę Państwa, wracając do Max TV Go. Zapłaciłem niedużo, bo dolar za miesiąc, ale opłaca się. Opłaca się, ponieważ właśnie dowiedziałem się, że Google nie płaci. Google cenzuruje i Google stara się być bardzo poprawne lewicowo. Ostrzegam, żebyście nie byli zdziwieni. No oczywiście w polskich mediach o tym nie usłyszycie. Oczywiście polskie media będą o tym milczały, ponieważ jeszcze nie dostały rozkazów, co o tym myśleć, co o tym mówić i tak dalej. Google, alternatywa dla Google jest oczywiście i nie będę ukrywał, że jestem za tym, żeby tworzyć materiały wideo, ale przeznaczać na to inną przestrzeń, czy Vimeo, czy Dailymotion, czy cokolwiek. No ale właśnie, na Max TV Go, jeśli przeznaczycie dolara, możecie dowiedzieć się dokładnie, co się dzieje. Jest wywiad z człowiekiem, który opowiada, jak działa Google, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego nie płaci i że w Stanach zaczynają się przyglądać na poczynania Google'a. Niestety, z Facebookiem jest podobnie, jeśli chodzi o kwestie cenzury. Wszelakie prawicowe tematy są pomijane, wszelakie prawicowe tematy są ograniczane i cenzurowane, likwidowane konta itd. Poprawność polityczna jest wszechobecna w świecie internetu i właśnie monopol Google i Facebooka staje się bardzo niebezpieczny. Niestety, media o tym nie mówią i należy to poruszyć. No cóż, jeśli nie wiemy o co chodzi, to tym razem nie chodzi o kasę. Tym razem chodzi o kierowanie opinią publiczną, o wkręcanie rzeczywistości Matrixa. Tak naprawdę to wszystko, co się dzieje, jest ograniczane. Dociera do Was w bardzo zniekształconej informacji medialnej, a to, co dzieje się na YouTubie i na Facebooku, jest ograniczane przez oczywiście administrację tych korporacji. Musimy o tym mówić i zapraszam. Max TV Go, dolar na miesiąc, czy to tak dużo? Max mówi, jak jest. I o Piermandala też rząd PiSu mówi, jak powinni prowadzić telewizję i że telewizja to biznes. I pamiętajmy o tym, że wszystko, co się dzieje w tym kraju, w większości, to są rzeczy i kroki, na które wy dokładacie każdy grosz. Wykładacie i będziecie płacili coraz więcej. No oczywiście ja też. Ale o tym dowiecie się od 1 stycznia 2018 roku. Jeśli skończą się pieniądze, a socjalizm ma to do siebie, że kiedyś pieniądze innych się kończą, to zajrzą głębiej do kieszeni, do portfeli i zaczną opodatkowywać właśnie coraz bardziej wszystkich mieszkańców, a też osoby, które pracują za granicą, które mieszkają za granicą. O tym też internet zaczyna pisać i mówić coraz bardziej i coraz głośniej. Czy to się utrzyma? Zobaczymy. Powoli, powoli zacznijcie liczyć. Pojawia się inflacja, ale też pojawią się wyższe podatki. Oczywiście o wszystkim usłyszycie na Max TV Go. Polecam. 1 dolar moim zdaniem to nie tak dużo. Nawet taki biedak jak ja pozwolił sobie na to. Pozdrowienia dla Maxa i pozdrowienia dla wszystkich, którzy mają otwarte umysły. I nie chodzi tutaj o to, czy jesteś z lewicy czy prawicy, tylko czy szanujesz pieniądze, które zarobiłeś i czy masz świadomość tego, co to jest własność, że państwo zaczyna nacjonalizować coraz więcej spółek i skończy to się tak, jak było przed 89. Będziemy pracować pod kuratelą, będziemy wykonywać zadania, wszystko będzie drożało, a państwo, niestety, żeby ten cały system utrzymać, będzie zaglądało do naszej sypialni,
do naszego domu, do naszych kieszeni, coraz bardziej. Nie jestem przeciwnikiem PiS-u, jestem wolnościowcem, ale należałoby się temu wszystkiemu przyjrzeć i zacząć reagować. Zacznijcie liczyć, ile wam ubywa, i to wszystko. Pozdrawiam.